gminy. To trzeba robić, natomiast to nie rozwiązuje problemu bezpieczeństwa na terenie Babinka. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kolejne pytanie. Czy zaniecha pan sprzedaży hali sportowej i przejmie ją na użytek miasta? Jeżeli tak, czy zaplanuje pan przeniesienie tam Muzeum Regionalnego, Centrum Informacji Turystycznej i Biblioteki? Jako pierwszy odpowiada pan Cezary Czernowski. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, jako pierwszy z komitetów opublikowaliśmy nasz program. Program Komitetu Wyborczego Wyborców Inicjatywa dla Babinka, w którym zapisaliśmy, że chcielibyśmy, aby w hali Stoczniowca powstała multimedialna, nowoczesny obiekt biblioteki i Muzeum Babinka wraz z Centrum Informacji Turystycznej. Ja jestem zdumiony zachowaniem w tamtej kadencji pana burmistrza, ówczesnego przewodniczącego Rady Miejskiej, który nie wsparł tej inicjatywy. Proszę państwa, umowa była podpisana. Chodziło o to, aby zwiększyć środki na tą inwestycję i dzisiaj nie musielibyśmy patrzeć na obiekt zdegradowany, z którym gmina sobie nie poradziła z jego sprzedażą. Trzeba jak najszybciej odstąpić od sprzedaży tego obiektu. To musi być kulturalna perełka gminy Babinek. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni państwo, obowiązuje uchwała Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży nieruchomości, na której zlokalizowana jest dawna hala sportowa. Obowiązkiem każdego burmistrza, czy się jemu to podoba, czy nie, jest wykonywanie uchwał Rady Miejskiej. Szanowni państwo, w czerwcu Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zmiany planu miejscowego dla terenu Starego Tartaku i przestrzeni zlokalizowanej przy ulicy Gorzowskiej w stronę Jeziora Barneckiego. Między innymi w części dotyczącej hali sportowej. Dotychczas funkcja była kulturalno-oświatowa. W tej chwili dzięki decyzji Rady Miejskiej funkcja została rozszerzona. Miałem w ostatnim czasie dwóch poważnych inwestorów zainteresowanych zainwestowaniem w tę przestrzeń Barlinka. Zgadzam się z tym, że Barlineckiemu Ośrodkowi Kultury potrzebna jest nowa przestrzeń, w tym dla Muzeum Regionalnego i dla biblioteki. Dwa miesiące temu złożyłem wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na prośbę pana marszałka na środki pozakonkursowe celem realizacji w Barlinku Barlineckiego Centrum Nauki z lokalizacją Muzeum Regionalnego przy ulicy Podwale, po sąsiedzku miejsca, w którym aktualnie się znajdujemy. Wartość tej inwestycji to jest 5 milionów złotych. Tym samym zabezpieczymy potrzeby Barlińskiego Ośrodka Kultury i gminy Barlinek dotyczące muzeum i kolejna atrakcja dotycząca Ośrodka Kultury. Dziękuję. Dziękuję. Kolejne pytanie. Od wielu lat straszą zarówno mieszkańców, jak i przyjezdnych ruiny Starego Tartaku. Co zamierza pan z tym zrobić? Odpowiada pan Dariusz Zieliński. W nawiązaniu do poprzedniej odpowiedzi. Rada Miejska zmieniła plan miejscowy tej przestrzeni naszego Barlinka. Dotychczas można było tę nieruchomość nabyć, ale tylko w całości. A przypomnę wszystkim państwu, że jest to powierzchnia ponad 8 hektarów. Dzisiaj w Barlinku nie ma takich inwestorów. Po zmianie planu miejscowego jest możliwość podzielenia na mniejsze jednostki planistyczne. I już lokalni barlineccy przedsiębiorcy zainteresowani są zakupem nieruchomości. W ramach kontraktu samorządowego wczoraj został otwarty przetarg na realizację drogi, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, oświetlenia, parkingu w kwocie 3 miliony prawie 200 tysięcy złotych i ten projekt będzie realizowany do końca przyszłego roku. Dodatkowo gmina Barlinek otrzymała dofinansowanie na miejskie centrum rekreacji i integracji społecznej w miejscu dawnej plaży przy cmentarzu. Powstanie przestrzeń przyjazna zarówno dla Barlinian, jak i gości przybywających do Barlinka. Ścieżki, skwery odpoczynku, miejsca zabaw, pomost widokowy.
składam lada dzień wniosek do kolejnego konkursu w ramach rewitalizacji na wybudowanie drogi parkingu przy cmentarzu komunalnym przy ulicy Gorzowskiej wraz z odnowieniem parku przy ulicy Gorzowskiej. To miejsce będzie niezwykle atrakcyjne w krótkim czasie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o odpowiedź pana Cezarego Przewodniczącego. Dziękuję bardzo. Właśnie pan Zieliński przedstawił państwu swoją koncepcję zagospodarowania tego terenu. Ja jestem bardzo rad, że w ostatnim czasie pojawiały się tylko koncepcje na internecie, a teraz już pojawiają się inwestorzy. To cieszy, panie burmistrzu. No może najpierw odniosę się do pana projektu zagospodarowania tego terenu. Ustrojenie w planie budżetowym 2 100 000, pierwsza oferta 3 100 000, przetarg nieudany. Centrum wypoczynku i rekreacji, o którym pan wspomniał, 1 700 000 złotych. Dwa mostki, kilka palenisk, kilka wiat i podstawowa infrastruktura. Proszę państwa, czy takie inwestycje poprawiają atrakcyjność naszej oferty? Atrakcyjność dla mieszkańców, dla turystów? Ja jestem przekonany, że nie. Dlatego chciałbym państwu zaproponować, aby na tym terenie stworzyć amfiteatr. Miejsce, które będzie mogło być wykorzystywane na potrzeby organizacji nie tylko Dni Barlinka, które, jak państwo widzicie, od wielu, wielu lat nie są przyjmowane przez mieszkańców. Coraz mniej mieszkańców w nich uczestniczy. Sądzę, że środki te można wydać zdecydowanie lepiej. Panie burmistrzu, pan w swoim programie pisze o partnerstwie publiczno-prywatnym. Nie zrealizował pan ani jednego projektu w tym obszarze, natomiast stary tartak to jest doskonała formuła do tego, żeby taką koncepcję bez zaangażowania środków gminy tam zrealizować. Dziękuję. Ma pan zamiar skuteczniej zadbać o prawa zwierząt w mieście, akcji bezpłatnej sterylizacji, kastracji, wzorem innych miast? Są na to dofinansowania. Jako pierwszy odpowiada pan Cezary Krzyżanowski. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, ja kiedy patrzę na prawa i na ochronę zwierząt, myślę sobie, że w ciągu tych ostatnich 15 lat w gminie dużo się w tym temacie zmieniło. Kiedy miałem jeszcze przyjemność kierować referatem gospodarki komunalnej ochrony środowiska, pamiętam, że finansowaliśmy sterylizację i kastrację dla bezdomnych zwierząt, a także dokarmianie kotów. Oczywiście nie można na tym poprzestać. W gminie potrzeba zwiększać edukację w tym zakresie. Trzeba stworzyć miejsce, które pozwoli na to, abyśmy nie musieli ciągle skarżyć się na to, że w parkach właściciele psów nie sprzątają po nich. Stworzymy takie warunki, które umożliwią im sprzątanie po swoich czworonogach, a tym samym akceptację społeczną. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni państwo, co roku do końca marca Rada Miejska podejmuje uchwałę dotyczącą ochrony zwierząt bezdomnych i w ramach zadań, które są opisane w każdego roku w tej uchwale, jest również informacja na temat budżetu wydatkowanego na ten cel. Na przykład rok 2017-2018, ale poprzednio, w poprzednich latach podobne kwoty były przewidziane w budżecie gminy. To jest kwota 170 000 złotych wydatkowana między innymi na kastrację, na pomoc zwierzętom w potrzebie. I tutaj nie ograniczamy się tylko i wyłącznie do jednego gatunku, ale każde zwierzę otrzymuje pomoc jemu należną. Jeżeli pojawiają się jakieś propozycje ze strony stowarzyszeń czy też grup nieformalnych, nigdy ja, nigdy członkowie Rady Miejskiej takiej pomocy nie odmawiali. Nasza przestrzeń publiczna, szczególnie dotycząca naszych parków, została wzbogacona o na przykład miejsca, gdzie użytkownicy tych miejsc wraz ze swoimi pupilami mogą pobierać na przykład worki na odpady, które w następnej kolejności po zużyciu mogą składać w koszach na śmieci. Wszystko przed nami. Gmina nigdy nie uchylała się przed odpowiedzialnością. Dziękuję.
Dziękuję. Kolejne pytanie, ono jest troszkę dłuższe. W ostatnich latach jesteśmy świadkami skrajnie rabunkowej gospodarki leśnej w Puszczy Barwineckiej, czego efektem jest na niespotykaną drogą w naszej okolicy skalę wycinka całych hektarów drzew, skutkiem czego nie tylko zwierzyna leśna traci naturalne schronienie, między innymi przed myśliwymi, ale i nas samych pozbawia się w ten sposób wszelkich walorów krajobrazowych, z jakich Barwinek od zawsze słynął. Jak zamierza Pan powstrzymać ten zatrważający, zmasowany wyrok? Jako pierwszy odpowiada Pan Dariusz Iliński. Puszcza Barwinecka, lasy są naszym największym dobrem. Jeżeli dzieje się szkoda tej przestrzeni, to bezwzględnie musimy interweniować. Jeśli chodzi o zarządzającego tą przestrzenią, w imieniu Skarbu Państwa zarządza Puszczą Barwinecką Nadleśnictwo Barwinek. Prawo w tym względzie jest jednoznaczne. Gospodarkę leśną prowadzi się zgodnie z planem urządzania lasu. Taki dokument znajduje się w każdym nadleśnictwie, podobnie jest w nadleśnictwie Barwinek. Pytanie brzmi bardzo ostro. Jeżeli tak jest, osoba, która sformułowała tego typu zarzut, czy uważa, że faktycznie prowadzona jest bez kontroli gospodarka rabunkowa, powinna zgłosić to do służb, które powinny zająć się bez zwłoki tym problemem. Mam nadzieję, że tak nie jest. Jeśli chodzi o plan urządzania lasów barwineckich, jest to dokument 10-letni. Ostatni będzie trwać do roku 2022. Dokument ten powstaje między innymi przy konsultacjach społecznych, natomiast zatwierdzającym ten dokument jest minister właściwy do spraw ochrony środowiska. A wracając do ochrony środowiska, jeśli chodzi o nasze nadleśnictwo, jest to nadleśnictwo wiodące, możemy powiedzieć, w skali kraju, barcie i sokolnictwo. Dziękuję. To samo pytanie proszę odpowiedzieć pana Cezarego Czarneckiego. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja nie będę odsyłał autora ani Państwa do zgłaszania gdziekolwiek tego pytania. Rozumiem, że mieszkańcy mogą mieć swoje wątpliwości, a władza jest od tego, aby wyjaśniać im to, dlaczego taki, a nie inny zakres prac jest wykonywany i z czego to wynika. Oczywiście, tak jak powiedział Pan Burmistrz, plan urządzania lasu jednoznacznie wskazuje zabiegi, jakie są niezbędne do wykonania na danym obszarze. Ja wiem, że te działania, jakie u nas są wykonywane, mają za zadanie odnowienie naturalnego gatunku oraz zwiększenie nasadzeń drzew liściastych, które produkują więcej tlenu. Ja myślę, że w tym temacie dużo bardziej niepokojące są działania gminy. Proszę Państwa, na terenach parków, skwerów leśnych i skwerów miejskich były usuwane drzewa. Wiem, że wielu mieszkańców to bulwersowało. Słyszeliśmy, czytaliśmy na portalach internetowych, że najpierw usunięte zostały drzewa na skwerze Piłsudskiego, później dostawiono toaletę publiczną, a na końcu miała powstać koncepcja. Nikt takiego dokumentu pewnie z Państwa nie widział, ja również nie, natomiast chcę powiedzieć zdecydowanie, jestem przeciwnikiem wycinania nadmiernego drzew. Powinniśmy chronić przyrodę, a wręcz zobowiązuję się do tego, że jeżeli to będzie wola mieszkańców, wdrożę wieloletni program nasadzeń na terenie gminy Barwinek. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ostatnie pytanie. Czy planuje Pan poszerzyć budżet obywatelski, zdemokratyzować głosowanie za pośrednictwem internetu, tak aby mieszkańcy Barwinka byli jak najbardziej zadowoleni z dokonywanych inwestycji? Tutaj jako pierwszy odpowiada Pan Cezary Krzyżanowski. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tak jak pewnie Państwo zauważyliście, my w naszym programie, który Państwu zaprezentowaliśmy, wskazaliśmy, że zobowiązujemy się do tego, aby budżet obywatelski sukcesywnie podnieść do kwoty 500 tysięcy złotych. Oczywiście wynika to z potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców, ale też projektów, jakie są nadsyłane dotychczas w tym obszarze.
Ja niestety ubolewam nad tym, że nie jesteśmy właściwie moim zdaniem informowani na etapie procedowania tego budżetu. Wszyscy pewnie oddając głos na windę w przychodni, myśleliśmy, że będzie to winda do laboratorium. Pan burmistrz zapomniał nas poinformować o tym, że laboratorium zostanie przeniesione na teren szpitala. Ja chciałbym, żeby te środki były wydatkowane jak najlepiej, żeby służyły mieszkańcom i dlatego sądzę, że należy wspólnie przedyskutować i uzgodnić, jakie zadania mogą być z tego budżetu realizowane, tak ażeby zwiększyć dostępność projektów społecznych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Cieszy bardzo zaangażowanie naszych mieszkańców i udział w głosowaniu już trzeci rok z rzędu w sprawie budżetu obywatelskiego. Pierwszy roku winda, w tym roku realizujemy budowę chodnika w Moczkowie. W tym przypadku województwo zachodniopomorskie dołożyło kolejne 50% i udało się wykonać chodnik o długości 1 km, na który mieszkańcy czekali 28 lat. Przyszły rok natomiast decyzją wszystkich naszych mieszkańców to jest zakup ultrasonografu na potrzeby naszego szpitala. Aczkolwiek wsłuchując się w głos naszych mieszkańców, widzę potrzebę rozszerzenia budżetu obywatelskiego o działania miękkie. I po uzgodnieniach z aktualną Radą Miejską będę wnosić do Rady Miejskiej zmianę, tak ażeby rozdzielić ten budżet na działania twarde, inwestycyjne i miękkie. Jeśli chodzi o możliwość głosowania internetowego, jeżeli oczywiście nie będzie przeszkód formalno-prawnych, chciałbym Państwu przypomnieć, że w tej chwili znajdujemy się w otoczeniu obowiązującego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych i tutaj jest pewien problem. Jeżeli nie będzie przeszkód, oczywiście jak najbardziej ta forma większego zaangażowania wszystkich naszych mieszkańców jest mile widziana. Dziękuję. Dziękuję. Przystępujemy do kolejnego punktu debaty. Będzie to czas na zadawanie pytań przygotowanych przez kandydatów, jeden drugiemu. Będą kandydaci przygotowani po dwa pytania. Jako pierwszy pytanie zadaje pan Dariusz Zieliński. Przypomnę tylko, że odpowiedź jest staje do tej pory 1,5 minuty. Szanowny panie, w deklaracji programowej na lata 2018-2023 Komitetu Wyborczego Wyborców Inicjatywa dla Barwinka oraz kandydata na burmistrza Cezarego Krzyżanowskiego jest napisane. Zainwestujemy w ochronę zdrowia. Doposażymy szpital w specjalistyczne urządzenia diagnostyki obrazowej i wprowadzimy programy profilaktyczne. Każdego roku przeznaczymy ponad 1 milion złotych na jego rozwój. Przed chwilą poinformowałem po raz wtóry Państwa, bo to nie są tajne dokumenty. Uważny obserwator życia samorządowego, czy to z relacji sesji, z protokołów sesyjnych, czy z informacji, które pojawiają się na portalach społecznościowych również gminy Barwinek, wiadomo, że gmina Barwinek udzieliła umowy wsparcia szpitalowego. Ale poproszę. W 2029 roku gmina Barwinek zobowiązana jest zabezpieczyć w budżecie co najmniej 800 tysięcy złotych. W związku z tym w kontekście tego programu wyborczego chciałbym zapytać kandydata, jakie programy profilaktyczne będą wprowadzone w zakresie ochrony zdrowia i jakie urządzenia będą kupowane do szpitala? Proszę o podanie kosztów. Czy deklarowany 1 000 000 złotych przekazywany szpitalowi uwzględnia wspomniane 800 tysięcy złotych, utrzymanie dziennego domu opieki medycznej 300 tysięcy złotych i program szczepień przeciw grypie dla seniorów w kwocie ponad 20 tysięcy złotych rocznie? Pytanie powinno trwać 30 sekund. Cicho proszę. No to już tak ustawiłeś się, że nie będzie zmieniać. Proszę.
Szanowny Panie, Szanowni Państwo, oczywiście nie tylko my widzimy potrzebę inwestowania w służbę zdrowia. To są głosy zgłaszane od naszych mieszkańców o tym, że szpital nie jest właściwie wyposażony w urządzenia związane z diagnostyką obrazową. Jak Pan Burmistrz wcześniej wspomniał, w ramach budżetu obywatelskiego, proszę Państwa, budżetu obywatelskiego, mieszkańcy decydowali o tym, żeby doposażyć szpital w podstawowe urządzenie USG. Czy tak powinno wyglądać zarządzanie szpitalem w gminie Babinek, której gmina jest współwłaścicielem większościowym? Myślę, że nie. W mojej ocenie gmina powinna od nowa nakreślić priorytety. Bardzo dobrze, że Pan zadał, Panie Burmistrzu, to pytanie, ponieważ niedawno dowiedzieliśmy się, że będzie Pan budował targowisko za 1 600 000 zł. Ja myślę, że szpital jest o wiele bardziej ważny, że ochrona zdrowia naszych mieszkańców to priorytet. Ja pisałem o tym również w wywiadzie i dlatego uważam, że wyposażenie w szpitala, w urządzenia takie jak tomograf komputerowy, to jest nasz obowiązek. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kolejne zadanie pytania zadaje Pan Radny Zamoski. Panie Burmistrzu, moje pierwsze pytanie dotyczy gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie. Opublikowana przez Urząd Miejski analiza stanu gospodarki odpadami wskazuje, że w 2017 roku gmina dołożyła ponad 131 tysięcy złotych do tego systemu. Mało tego, w roku 2018 strata z tego złego gospodarowania